Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, no, widzimy się w grze Elden Ring. I tak, słowem wstępu, dzisiejszy epizod będzie jednym wielkim, a niewiadomym dla mnie, poza tym, że będziemy exploringować. Ale na początku właśnie lekcja, czyli pora pozyskać ostatnie zaklęcia ze zwojów, które tutaj można pozyskać od niej na ten moment. Dziękuję ci bardzo, druga Sel, czegoś tak. Teraz, kiedy to już zrobiliśmy, pora dodać punkty do butelek, bo o tym zapomniałem. Powiedzmy, że niech będzie 4-5. I rozwinąć postać, gdyż trochę się zagalopowałem, nie będę ukrywał, z moim farmieniem, więc powiedzmy tylko, że tak, dać 3 poziomy, więc myślę trochę jak to rozdać, powiedzmy, że tak, podbić umysłu na pewno dźwigu. Potem też przydać trochę zręczności i innych rzeczy, no i inteligencji, ale tak, rozdajemy trochę dziś. A zapomniałem jeszcze zaklęcia zmienić. No właśnie, będziemy eksplorować, zwiedzać i tak dalej. Powiem, że mam dosyć ambitne plany. Pomijając wszystko takie klasyczne, co mówię, że ta eksploracja i tak dalej. Przecież ponieważ chciałbym wykonać potencjalnie, jakby to najłatwiej nazwać, jeden wątek NPC-a, chyba tak da się to najłatwiej nazwać, którego nie robiliśmy oryginalnie. Bardzo proste z tego powodu, jako iż ponieważ wymagał tej inwazji na innych graczy, teraz się na szczęście trochę zmieniło, z tego co mi wiadomo. Nawet na pewno, bo czytałem kiedyś jakieś patch notes i tam o tym. Więc tak, czy inaczej, no, zrobimy to na pewno. Przynajmniej taką mam nadzieję. No, po prostu eksplorujmy, zwiedzajmy, walczmy. Oczywiście, głównym celem będzie odnalezienie tych punktów, w których można pozyskać nowe zaklęcia, bo jest ich tu trochę. Drugim jest właśnie ten wątek NPC-a w sposób, no, nazwę to półpokojowy, bo jeśli nazwę to prawdziwy pokojowy, to byłoby kłamstwo. No ale tak, jak to zrobimy, to z tego co mi wiadomo, tak, uwaga, spoiler, bo tutaj to mogę wam powiedzieć, że to ja też budę mi spoiler, ale sam o niego prosiłem. No, no. Wspaniałych znajomych, którzy ostatnimi czasy może są trochę mi dalsi niż kiedyś, bo nie mam aż takiego wspaniałego kontaktu, ale nadal uważam ich za wspaniałych ludzi o podobnych istotów, że tak to dziwnie nazwę. Ale no, jak powiedzieli mi o co chodzi i powiem wam tyle, musimy to zrobić, bo jeśli to zrobimy, to mega wcześnie będziemy mieć dostęp do prawdopodobnego miejsca, w którym będzie zaczynał się Delcek. A przypominam, że on dostępny będzie już za 2 tygodnie. Hello. Chyba, więc no. My mistress sent me off on an errand, but I was accosted by a ruffian, and now I'm in a bind. Could I ask you lend a hand? Perhaps that thug made off with a precious necklace. I need someone to retrieve it. Only he too is tarnished. If you've any qualms confronting your own, I shall find another. Wysłuchamy jej prośby. Thank you, dearly. What a blessing that we've met like this. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. Jasne. A głównie dlatego, że po prostu chcę wysłuchać prośby. A drugi powód jest taki, że w tym, co tutaj mówi, nie musimy nikogo mordować. Oho, łeła. Czemu to tutaj jest? Okej, okay, obrażenia są bardzo niskie tych gwiazd, albo on jest bardzo odporny na magię. Dobra, są niskie po prostu, skoro tym szybkim odłamkiem jestem w stanie bić 90. Ale dobra, pozbądźmy się tego dziada. Potem pojedziemy dalej. No ale tak, jak mówiłem, nie trzeba będzie nikogo ubijać. To jest pierwsza sprawa. Druga, jest to bardzo ważne, żeby się zgodzić.
Właśnie się nie zgodzę. Nawet jeśli chodzi o pokojowe rozwiązanie, powiedzmy, tej sprawy, nie byłbym w stanie tego zrobić. Dobra, trochę się już plączę. Co ja chciałem w tym powiedzieć? Dobra, powiem już wprost. Nie byłbym w stanie kupywać... Powiem to w ten sposób, bardzo cennej rzeczy. Jak wspominałem ostatnio. Chodzi o te całe krewetki. Nie ukrywam, te krewetki są mega cenne. I chociaż osobiście często o nich zapominam, to na pewno będzie warto ogólnie. Co my tu mamy? Drzewny miecz z czerwonymi piórami. Zwiększy siłę ataku, gdy perze padną. A, okej. Czyli jak mam mało hyp, tak mówiąc potocznie, to będziemy mieć dosłownie większą siłę atakowania. Oj, proszę, patrz, co się pojawił. Fajnie. I żeby nie było, nie, to nie o niego chodziło, chodziło o gospodarce krewetek, ale na razie chcę z nim pogadać, bo... It's been a long while. It's me, Patches the Untethered. I'm still in business, if you can believe it. Now I'm my only supplier, so I haven't got much. But everything here is top notch. Patches Emporium, now open in Rea Lucaria. Patrzmy, czy ma coś tutaj teraz dobrego, cennego, bo nawet nie pamiętam. Teoretycznie ma nadal Lestok, ale nie. Nic takiego nie ma. Pogawędko, zobaczymy, co on tam powie. Have you met that girl, Raya? She's a strange one, but I believe she was in need of help. Not that it's any of my business, but if she rings your bell, why not lend her an ear? Już to zrobiłem. You're making your way to the Erd Tree, no? Well, I heard something that might help. A special means of reaching your destination. Have you ever seen an Iron Virgin? The clunky contraptions are whirlwinds of sickles and spiked wheels. But long ago, they were endowed with a spell of transposition. And get this, a surviving virgin sits at the bottom of the big water wheel in the Academy of Rea Lucaria. Its transpositional powers fully intact. So right, if you get caught in it on purpose, it'll chuck you out straight at the base of the Erd Tree. Or so I'm told. Tak. Cheers for that. Powiem, że Patches ma trochę racji, a trochę też kłamie. Ale tak czy inaczej skorzystam z tego. Nie od razu, co ja. Ale będę korzystał, bo powiedzmy, że to naprawdę przetransportuje w bardzo istotne miejsca. Ale trochę innego typu już może się udawać. Dobra, tak czy inaczej, szopa gotowanej krewetki. Teraz wreszcie chyba będę mógł z nim pogadać. Co jest wrong with you? You trying to start something? Piss off, before I crack you in half. Daj mi naszyjnik. That necklace what you're after, is it? Well, show me what it's worth to you, and I'll consider parting ways with it. I'm not in love with it or nothing. Oczywiście, że tak. A shrewd one, chief. First, you hand me the runes. And don't try nothing, neither. No i tak, na razie można kupić tutaj tylko... O, naszyjnik? Alright. Take it. Thing's no damn use to anyone anyway. Your bloody idea, mate. Don't come crying to me later. Oh, piss off. Oh, I see. You want some of me prawn? Freshly cooked it is. All right then. It's yours. If you can meet the price, I could be persuaded to sell you some other bits too. If you've got the runes. I właśnie jest gotowa krewetka. Okej, dobra, czyli trochę się myliłem co do tego z energią. Ale tak, weźmiemy sobie tak z 5. Będą momenty, w których będę tego potrzebował.
I'll be seeing you. No i jeszcze gest. Tak, tutaj. Pamiętał. Szybko się z tym poramy, bo... No warto było to zrobić po prostu. To mnie to zaskoczyło, że nasz tutaj jest. Po prostu nie kojarzę, że nasz się tak szybko pojawia i tutaj. Jak mówiłem, krewetki warto mieć. Używam inaczej niż pamiętałem, to naprawdę będą walki, w których jeśli nie zerzysz się krewetek, będzie to ciężej. Nie, bo mówię to ze doświadczenia, bo na swojej pewnej postaci jakieś tam to żarne te krewetki będą, żeby było w miarę łatwo. Rozbił oczywiście fizycznie. A nie zawsze tak jest, ale dobra. Fog should be resting at an abalis. Proszę. Yes. That is my missing necklace. Thank you kindly. I am in your debt. Did I forget to announce myself? I am Raya. In the service of Lady Tanith of the Volcano Manor, I seek Stalwart Tarnished, who might join our house. You are very brave yourself. Not only a steady hand, but a steady heart. Merciless, even to your own kind. Such strength is precisely what my mistress seeks. Please, take this. Yay, I'm a brave Tarnished. Seek the Altus Plateau, the realm of the Erdtree. Most Tarnished are doomed to wander the outskirts of the lands between, peering wistfully at the towering Erdtree. But you are no ordinary Tarnished. And once that is proven, the Volcano Manor will fully extend its invitation to fight amongst a family of champions. Oh, and one more thing. Only for you. This land of Liurnia is connected to the Altus Plateau by the Grand Lift of Dectus, beyond the High Road. But the lift has been defunct for an age, meaning there's no simple means of passage. Instead, you must seek the old ruins in the cliff at the base of the valley. Near the Grand Lift, there's an old tunnel. It was excavated from both ends, linking Liurnia to the Altus Plateau. I have faith in you. A champion through and through. I do hope that we can meet again. Oczywiście. Nie wiem, czy przez tunel, czy przez windę, ale na pewno się spotkamy. A teraz, co ważniejsze... Pytanie, co ważniejsze... Szukać tego wszystkiego. Tak czy inaczej. Musimy znaleźć właśnie jeszcze dwa czy trzy miejsca, tak naprawdę mówiąc. Z takich innych niż te wieże z zaklęciami i... tam inne znajdźki. Ale ja bym się i tak tym wielce nie przyjmował. Bo co będzie, to będzie. Zwykłym. Po prostu... Nawet w takich grach jak Elden... A tak się nie uda, to ważne, żebyśmy tylko cokolwiek tutaj mogli znaleźć. Jest jakaś znajdźka. Na pewno to nie szukam, ale znajdźka to znajdźka. Zawsze warto wziąć. Joink. Okej. Okay. Kryształowa łza z plotu zręczności. Bardzo świetna rzecz. Pozwala chwilowo zwiększyć zręczność. No z tej takiej... No specjalnej butelki, najłatwiej nazwać. Takiej wąskiej, złotawej. Nie, żebym... Pamiętam jej nazwę. Cokolwiek mógł z nią zrobić. I tak, niestety. Jesteśmy w bardzo bezpiecznym miejscu. Ale jak mówię, chcę dzisiaj zwiedzać, podnosić. Bierać, walczyć. Przy okazji jakoś o walce mowa. Super, nie trafiłem. Może się uda? Oczywiście chciałbym, żeby się udało. Bo nie ukrywam, można powiedzieć, że te krewety, raki czy coś to jest, są czymś w pokroju mojego personalnego Nemesis. Często mnie ubijały, sam z nimi nie do końca umiałem walczyć, więc... Ubicie nawet jednego takiego, to będzie wielka satysfakcja. Aha! Przepraszam bardzo! Z jakiej to racji? Co się stanęło?
Może raczej niż to, co czemu tu się stanęło. To chyba byłoby lepsze pytanie. Czemu mnie to zaraz zabija? Odporne dosyć na magię, niestety. No ale nic innego nie zrobię. Możemy tylko i wyłącznie próbować z tym walczyć. Metodami, jakie mamy teraz, czyli zaklęcia i ewentualnie. No, poza nimi jeszcze może. Nie, poza nimi już nic nie ma. Co najgorsze, obawiam się, że i tak mi mana nie starczy do skupienia, czy jakkolwiek się to nazywa. No. Śmierć. Ciekawe, życia bardziej mi zabrakło niż skupienia. Ale nadal, śmierć. I dobra. Gdzie ja tak właściwie się zmarłem? W takim miejscu. On będzie najbliżej. Dobra, odzyskałem te runy, może nie zajmuj mi się takimi głupotami, bo... No, marnuję czas antenowy. A nie przybliżam się ani trochę do etapu, na którym będę mógł powiedzieć, dobra, teraz możemy spokojnie otworzyć Diolicy, dodatka, nową histerię, czy cokolwiek. Ale spokojnie, co jak co i tak będziemy mogli to zrobić, raczej dosyć prosto. Jeśli faktycznie to miejsce, o którym myślę, że będzie prowadzić do dodatka, na pewno tam będzie prowadzić. To jest jedna rzecz, a druga, jeśli w ogóle dam radę. Jeśli nie mylę, mogę mieć delikatnie mówiąc jeden problem z tym wszystkim. Nawet jeśli tam teoretycznie się dostanę. Jeśli się nie mylę, po prostu co do jednej kwestii. Ale dobra. Już bym tak, znalazłem miejsce, którego szukałem. Dany kościół, tak. Nieprzyjemne miejsce, delikatnie mówiąc. A co z tego, że nieprzyjemne, skoro jest tutaj właśnie on, ten nasz towarzysz doktorek, który początkowo powiedział, że jesteśmy maidenless. Jak dalej? No właśnie. No nie, nie wierzę. Nie wierzę w swoją lamę. Ale tak, kontynuując. A tak czy inaczej właśnie go szukałem, bo on jest kluczem naszym do dostania się tam, gdzie chce. Na szczęście widzę, że posąg jest blisko. Zanim z nim pogadam, to rzecz jasna chcę pokonać tego tutaj dziada. On się chyba nazywał krwawym szlachcicem ogólnie. Czy jakoś tak. Ale to jak się nazywa akurat jest... mało istotna w porównaniu z tym. No, że po prostu muszę go ubić. Okej. Okay. Muszę częściej testować kryskiego wielkiego miecza, bo widzę, że on jakiś tam stagger robi. Tyle? Żadnej nagrody? Badziew. O, i patrzcie, mamy jeszcze sztylet wbity w plec. Ale tak czy inaczej, cześć. Nie panom się nazywasz. Warę, czy jakoś tak może? You claimed a great room and had your audience with the two fingers at the round table home. What was your impression? Coś było z nimi nie tak. Your intuition serves you well. My doubts had been piling up, you see. The words of the two fingers cannot be trusted. Truly, naught but rambling, senile delusions. I believe that when the Elden Ring was shattered, the two fingers were corrupted, their guidance skewed. Even worse, the fingers harbor no love for our kind. That's the part that irks the most. Oh, I have a gift for you. Something fit only for the wise.
A means for circumventing the draw of the two fingers. Give it a try, won't you? And if it please you, may we meet again. I have high hopes for you, my lambkin. Be sure to try that. There's no reason. Tarnished, was spurned by grace, forsaken by your. Teraz generalnie mówiąc, najważniejsza rzecz jest jakby za nami. Bo po tej rozmowie daliśmy właśnie gnijące palce, czyli opcję na bienie inwazji. I nie mogę ich użyć, bo gramy, podkreślam, w trybie offline. Proszę z tego powodu, że nie lubię właśnie mierzyć się z inwazjami, znakami, wiadomościami. Przy czym, okej, inwazje zawsze są teoretycznie tutaj tylko jeśli się gra w koopie, więc okej, fajnie. Ale te wiadomości po prostu mnie męczyły. Więc dlatego gram na offline. Ale tak, kontynuując. Dlatego też właśnie nie mógłbym tego zrobić, ale któraś tam aktualizacja, dosyć dawna już, z tego co się orientuję, właśnie odblokowała coś takiego jak specjalne opcje inwazji w niektórych miejscach, żeby to zaliczyć. Gdzie konkretnie? Tutaj mogę powiedzieć wprost. Nie pytałem, nie mam pojęcia. Może kiedyś się dowiem. I teraz tak czy inaczej, gdzie my jesteśmy? A... jeśli nie mylę się, tam pójdziemy gdzieś, to będziemy mieć... tak, wioskę. Tutaj... mam taką wioskę, powiedzmy, w której... no, trochę się dzieje, jest wątek Belilux. Parę innych pierdół. Na razie tego nie chcę robić. Pst. Chyba mamy to, czego szukałem. Tak. Szkoda tego, że nadal nie widzę, gdzie jest fragment mapy tego terenu. Cóż. Życie. Tak czy inaczej, mamy to. Jedną właśnie z takich wieżyczek, w których teoretycznie coś może być. Dobrze, że jest strzeżona przez tych dziadów. A nie chcę mi się teraz z nimi walczyć, więc trzeba być tego unikać. Na szczęście nie jest to szczególnie trudne. Teraz pytam tylko, czego będzie wymagać od nas to miejsce. Dobra, wiem, co to za miejsce. Jeśli nie mylę, to jest jedno z tych miejsc, które... Strugi. Udało mi się jakby poszukać. Teraz jeszcze zobaczymy. Prowadzicie erudycja i tyle. Tak. Pewnie to jest jedno z tych miejsc. I teraz niech prowadzicie erudycję. Oto i dlaczego mieliśmy iść po te kamienne głowy. Po akademii. I dlatego chciałem ten gest. Dlaczego mogę nosić tę głowę i nie mam przeciążenia? Przeciążenie. Też ją zostawię, bo to jak to ma znaczenia, czy mam, czy nie. Oczywiście mam trochę mniej energii, mniej HP-ków, ale 6 inteligencji. No. Dobry zysk. Bardzo nawet dobry. Tak, jesteśmy tutaj i pytanie, co będzie w tym miejscu. Mamy pamięci. Okej. Jednocześnie super, świetnie. Jednocześnie szkoda. A dlaczego już to szkoda? Bardzo prosta. Zaklęcia. A wiem, że tutaj w wieżach są zaklęcia. Nie wiem jakie, bo nie pamiętam, ale są. No i teraz jeśli chodzi o to, jak można to uszukać bez erudycji. Wynika, że w wieżach się da, to proszę. Tutaj musicie właśnie ostrożnie po płotach, murach i tak dalej. Stąd właśnie, gdzie byłem przed chwilą, zanim spadł, można było wskoczyć już tam. Ale tak, na razie się tego przejmujmy i... ale nie widzę, gdzie jest ta mapa tego obszaru. Jedźmy w tym wypadku przed siebie, może coś gdzieś jeszcze odnajdziemy. Już bardzo możliwe też, że dojedziemy do całkowicie innego miejsca, do którego
Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie chce się dostać. Ale skłamałbym też, gdybym powiedział, że chce w tym momencie. I przy okazji tutaj mam do czynienia z tym. Czemu nie? Spróbujmy swoich sił. Okej, te gwiazdy naprawdę nie biją najwięcej. A my jesteśmy teraz naprawdę podatni na śmierć. Ale tak. Nadal uważam, że mimo tego, że jestem podatny na śmierć, to jestem w stanie tutaj wygrać. Przez to, że nawet jeśli jestem trochę papierowaty, co z czasem też chcę zmienić, to mam dosyć ładne obrażenia. O nie. Nie, nie zdążyłem kliknąć uniku. Typowe. Nawet bardzo typowe, ale proszę, widzicie. Taki bardzo mini, bo bardzo mini, ale bosik. Będziemy jeszcze go spotkać bardzo dużo razy, więc nie przejmowałbym się tym. A że tutaj nie umiem. Mogę wam zatajemnić, że zawsze będę nie umiał. Ale jednocześnie zawsze będę mógł go pokonać w miarę szybko, bo nie są najtrudniejsi. I dobra, tym razem trochę oszukamy systema. Ile to w ogóle zadał? Wystarczająco. Okej, eksplozja. I póki skupię się na medurze, to możemy trochę szybkich odłamków. Dobra, sieknijmy, uniknijmy. Cztery sieknięcia. I dobra. Okej, teraz robi pociski te. Przed którymi łatwo uniknąć, tylko ostatnio zlamiłem oczywiście. Okej, many nie ma. A, i zapomniałem przypomnieć najważniejszą rzecz, tak, odnośnie tej serii i tego wszystkiego. Będę oczywiście korzystał z duchów, czasami przyzywał NPC-ów, ale mogę wam zagwarantować, że nie będę używał jednego ducha. Którego nadużywałem wręcz, można powiedzieć, sobie w ostatnim podejściu. Mowa tu oczywiście o mimiku, który kopiuje naszą postać. Właśnie dlatego, że ostatnio go dużo używałem, to pierwsza sprawa, druga. Ja chcę mieć jakieś dodatkowe wyzwania. Może będę go używał, żeby nie było w obszarach dodatku, jeśli będzie bardzo mi ciężko, ale nie w podstawowej grze. W podstawowej grze nie wiem, będę wypuszczał wilki, meduzę, jakieś szkieleciki, różne rzeczy, ale nie mimika. I proszę, wygraliśmy. Mądra kryształowa łza i popękana kryształowa łza. Aż zobaczę, co jest, jeśli chodzi o to. Połowę łącznych punktów skupienia. Może wezmę. Wybuch mieszanki, a wybuch nie chcę. Tak ci raczej dzięki za ofertę, zmotywiony z wyłocy słonecznik. Jeśli nie będę z niego coś fajnego robiło, więc przydadzą się. Czy nie ma tu jeszcze jakiegoś innego miejsca? Nie. O. Skoro nie ma, to cztery. Drobny obszar, do którego jedziemy. Tak. Tędy nie dojadę. Muszę zjechać tak tam niżej, zaskoczyć i w ogóle. A, i przy okazji widzicie, że to miejsce tam bardzo wysoko. Tam nie możemy jeszcze wejść. Chociaż bardzo bym chciał. To mówię wprost, nie możemy, ale nie przejmujcie się, że na pewno tam... Może nie niebawem, bo to wydaje mi się, że jeszcze dużo przed nami trasy. Chyba? Ale no... Docelowo chciałbym tam wleźć jeszcze, zanim wejdziemy do dodatka. Głównie dlatego, że jest to świetne miejsce i wejście tam może mi trochę pomóc w dodatku. A mi takie to dziwnie jakoś mogę wypisać. Okej. To też sądzę, że będzie bardzo ważne miejsce, to w którym teraz tutaj można powiedzieć, aktywowałem sobie te łaski. Tutaj dostaniemy później inwazję. Teraz później mam na myśli, w sumie moglibyśmy nawet w tym momencie, gdybym poszedł głosa w podlokacji na płaczącym półwyspie, ale po prostu nie chcę teraz tak
klucze więzienia. Nie wiem, co to będzie, nie mam pojęcia, ale i tak chcę sprawdzić. Chociaż jeśli miałbym sugerować się nazwą, będzie tutaj jakiś rycerz kukułki, czyli rycerz, który posługuje się magią. Tak. Ups. Zabiłem z unikiem, ale tak bardzo rycerz. Zlemiłem, ale spokojnie, damy radę i roll. A jeśli coś działa na... Nie wiem, jak to nakreślić, na movesecie, mechanikach, inteligencji. Naprawdę ciężko nazwać, ale ogólnie, jeśli coś działa na bazie trolla, tak chyba nawet jak to nazwać, to jestem przekonany, że mniej więcej mogę z tym walczyć i nawet to ugrać. Ale teraz tak, nie czekając na nic, idziemy tutaj. I zobaczmy, jak to będzie działać. No dobra, wystarczająco dobrze, to pierwsza kwestia. Druga, no działa zupełnie jak troll. Mimo tego, że jego stopki są groźniejsze niż stopki zwykłego trolla z pogrobna, to powiedziałbym dosłownie, nie różni się niczym od trolla, więc to będzie proste. Tak długo, jak nie pozwolimy mu rzucić czarów. No. Ale oczywiście do dwóch razy lama, jak to mówi klasyka, więc... No, musiałem zlamić. Nie byłbym sobie, gdybym tego nie zrobił. Ej. Ale opanuj się z tymi swoimi stopkami. Ja wiem, że masz majestatycznie zagrzybiały, czy tam zapleśniałe te stopki, ale no naprawdę nie musisz się aż tak nimi chwalić. Chociaż jestem pewien, że i tak by znaleźli się tacy, którzy by chcieli obserwować non-stop. Dobra, do trzech razy lama jednak. Nie wiem, to naprawdę raz śmieszę już, jak ja bardzo lamię nie umiem. Jak czy inaczej, w sumie jeszcze warto rzecz jedna jest do zrobienia. Jak się już tak z tym męczę. Skoro i tak nie trzymam tarczy ani pochodni, zobaczmy tylko, czy by te... czy gra mi powie, za ciężko ci będzie? Nie, nie będzie za ciężko, dobra. To bierzemy drugiego kostura. Nie będę go na razie używał, bo jest ciągle delikatnie słabszy od tego, którego obecnie mam, czy meteortowego. Ale szczerze biorę go z jednego prostego powodu. Ale tak go trzymam w drugiej łapie, co będzie właśnie wzmacniał czary karyjskiego błyskomiecza, czegoś taka. Karyjski siekacz tym, że czarem jest. I nie wiem, czy jesteście w stanie zauważyć różnicę, bo ja jestem. Nie pamiętam, ile dokładnie procent to daje. Ale chyba tak z 20 obrażeń różnicy, może trochę więcej jest. Zresztą nawet więcej, ale tak mówię o minimum, które jestem w stanie stwierdzić, bo pamiętam, że było 100 coś obrażeń, teraz mam 215, więc... No. A wydaje mi się, że mogło być 180, albo trochę... mniej niż 180. Tak czy inaczej... Tym razem powinniśmy to ugrać. Głównie dlatego, że byłem agresywniejszy niż wcześniej. Ale jej udało się i falanga wielkiego ostrza. Okej, mamy czar. Nie jest to może jeden z tych, o których myślałem najbardziej. Jeśli mam być totalnie, stuprocentowo szczery, ale... No mamy teoretycznie teraz dostęp do najlepszego, jeśli się nie mylę, wydania tego, co przyzywa mi nad głowę te miecze, które tu mocą wrogów. Ale skoro już to zrobiłem, to teraz jedźmy dalej, wyciągnie. Był przed siebie, może dotrę. Zobaczcie, tak zamilkłem, ale słyszę jakąś pieśń. Wiedziałem, że wiem, co to będzie, ale nie bym sam gdyby nie sprawdził, tak? Dla tych, którzy nie wiedzą, istnieje jeden rodzaj wrogów, który jest taki. Czy nie wiem, czy takie jakieś pieśni śpiewa, jak ci podejrzeć, że to są bardzo niebezpieczni. Tak.
Jestem. Albo ktoś mi to proszę. Tak, dobrze, że skojarzyłem. Zawalczyć teoretycznie mogę. Ale jest spora szansa, że tutaj zginę od tej harpy. Proszę, no dam radę. Robię. Pamiętaj mi jako trochę mocniejsza. Ale dobra, ważne, że się udało i... A nie, myślałem, że widzę inną rzecz, a to jest chyba Nadal Akademia. Ale tak, definitywnie dojedziemy dzisiaj w całkowicie inne miejsce, niż bym się spodziewał. Tak myślę. Mhm, tak. Też mówię, że ten odcinek będzie całkowicie inny niż planowałem. Nie zmienia faktu, że nadal chcę tutaj szukać tej mapy, zwiedzać to wszystko i tak dalej. I... Nie wiem nawet, gdzie jesteśmy. Bo wszystko jestem bardzo z tego powodu zadowolony. No tak, mamy tu tarczę meduzy. To, że meduzy będą nas atakować i tak dalej, mnie nie cieszy, ale tarcza meduzy? Już bardzo. Maga co prawda, powiedziałbym, że wręcz olbrzymią ilość siły, żeby jej móc używać, ale ma jeden bardzo cenny aspekt, jeśli już będziemy mogli kiedyś jej użyć. Czego nie gwarantuję, żeby nie było, ale jeśli będziemy mogli, ma specjalny efekt, który pozwala, czyli nie wiem do końca jak, czy zwiększa obrażenia jakiegoś konkretnego typu, czy po prostu powoduje, że bije się więcej, o ile tam procent nieważne od typu, czy tak dalej. Ale tak, ogólnie zwiększa zadawane obrażenia. Więc zdecydowanie może się przydać. Teraz tak, schowałem pochodnie, bo nie potrzebuję. Kto tam strzela we mnie? Skąd? Przyznać się. Gdzieś dostaję ciągle strzała, nikogo nie widzę. Super. A, chyba że to... Dobra, jest ich tutaj trochę kilku takich. Tak, tam przynajmniej też jest coś ciekawego, jeśli się nie mylę. Zanim to jednak tutaj skrzynia i kukucze. Ale serio. Masz czegoś lepszego w skrzyni. No! Czy wy to widzicie? Dostaj! Serio? Takiej odległości? Na moje zaklęcia to się nie trafia. Jak ja lubię po prostu sprawiedliwość gier w tym software momentami. Żeby nie było. Tutaj mogę tak zamarudzić delikatnie, ale nadal. Jedynie czerpię przyjemności z grania w te Souls-like'i. Czy ogólnie w Souls'y, w Elden Ring'a i tak dalej. To pamiętaj, żebym nie grał, więc mogę narzekać, mogę mówić, że jest ciężko, ale... To wszystko jest częścią doświadczenia i... Naprawdę. Bardzo satysfakcjonującego dla mnie. Pomyślę, że to wszystko przez przypadek. Bo nie wiem, czy kiedyś opowiadałem wam moją historię z Souls'ami. Ale prawda jest taka, że zaczęła się ona dosłownie od pierwszej części. Wersji Paper Today, czyli tej oryginalnie dostępnej na komputerach. Którą zakupiłem po tym, jak obejrzałem kilka odcinków u jednego gościa, którego swego czasu śledziłem na YouTubach. No tak, chyba nie wspominałem, ale bardzo mi się spodobało. I prawda jest taka, że okej. Kupiłem, próbowałem grać, bardzo mi nie wychodziło. Głównie dlatego, że grałem wtedy na klawiaturze. A dla tych, którzy próbowali Dark Souls'y pierwsze na klawiaturze, wiedzą jakie to jest. Nie powiedziałbym tortura. No nie! Jak było blisko. Ale tak, powiedzmy, jakie to jest z momentami ciężkie do panowania. Nie mogłem pokonać Taurus Demona dosłownie. Może być dla wielu zaskoczeniem, bo jest to pierwszy boss samouczkowy, tak teoretycznie. I teoretycznie, bo prawda jest taka, że jeśli ktoś umie i tak dalej, wie co zrobić, to pierwszy boss samouczkowy to może nie być on. Może być motyl, chyba? Tak, może być motyl, może to być Welag. Teoretycznie gargulce chyba też. Tak myślę, bardzo pokręconą ścieżką, idąc... Tak, powiedziałbym, że tak. Ale no... Chyba rozumiecie, co mi chodzi. Po prostu dla przeciętnego kogoś albo kogoś, kto nie ogarnia skrótów, nie wie co, jak, gdzie, kiedy, co.
teoretycznie jest to pierwszy. Jest banalnie prosty. I nawet nie tyle banalnie prosty, co wręcz da się go pokonać nie walcząc. Jeśli się wie, gdzie stanąć, co zrobić. I ma się trochę farta. Mi się udało go pokonać bez walki. Może ze 2-3 razy. Zazwyczaj normalnie jednak walczę. Ale to nie to jest tą sprawą, o której chciałem powiedzieć. Raczej istotniejsze jest to, co chciałem powiedzieć o tym dalej. Więc tak. Zaczęła się przygoda w ten sposób. Miałem fajnie. Totalnie nie potrafiłem grać. A wyobraźcie sobie, że przypadkowo na tej samej grupie, znaczy na grupie tego właśnie gościa, dokładnie, tego samego, dzięki któremu zacząłem grać w Dark Soulsy, jedna osoba zaprosiła mnie, nie, czy tam mnie zaprosiła, szukała raczej kogoś do grania w Terrarię. Miałem tam jakieś wymogi, nie pamiętam jakie chyba. Jeśli chodzi o to, na pewno to, że chciał mikro, żeby mógł spokojnie gadać. No ja tamtego czasu jeszcze nie miałem aż takiego dobrego sprzętu jak teraz. Ale nadal no, zgłosiłem się, graliśmy w Terrarię przez chwilę. Szybko mogę powiedzieć, że nawiązała się z tego dosyć fajna znajomość. W perspektywie czasu ta znajomość trochę już nam podupadła niestety. Ale nie powiem, żeby to było jakby coś złego. Może jeszcze wrócić. Może jeszcze kiedyś to wróci. Jeśli nie, to tak się mówi. Ale powiem tak. Przez to, że zgłosiłem się do Terrarię, okazało się, że poznałem kogoś, kto zaszczepił mi backstory Dark Soulsów porządnie, miecz koryjskiego rycerza. O, fajna rzecz. Ale wiecie dlaczego? Wiecie, że pokazał mi aplikację, czy tam emulator pada do Xboxa. A przez to moje pady jakieś takie niemarkowe, totalnie marki, powiedzmy marki krzak, jak to się czasami mówi. Totalnie takie, z którymi nic nie mógłbym zrobić, teoretycznie. W większości gier mogły być używane w Dark Soulsach, to jeszcze długo mi asystował i pomagał, więc dzięki temu można powiedzieć, że udało mi się trochę naumieć Dark Soulsów. A dzięki temu, że trochę się naumiałem, co jak można pomyśleć. O, teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Tak. Z chęcią bym naprawdę podał nikt tego gościa, ale to jest taka, że po pierwsze trochę nie pamiętam, czy miał, znaczy w sensie nie czy miał, tylko jak miał ten nick. Po drugie, wiem, że może się już im nie posługiwać. Więc tak czy inaczej, jeśli to oglądasz, a jest szansa, że oglądasz, bo kiedyś mnie śledziłeś trochę na tych YouTubach, powiedz, że nadal jestem po prostu wdzięczny za tą... To ciężko powiedzieć, czy była to znajomość, czy może jakaś taka lżejsza przyjaźń, czy co. Ale naprawdę jestem za to wdzięczny, bo... No i dosyć, że Dark Soulsy... To jeszcze ogólnie było to... ciekawy czas. Tak to najdelikatniej określić. Ale tak, królewskie ruiny i powiem wam szczerze, że chyba zaraz będziemy kończyć epizoda. Jak tak myślę o czasie. Tylko... muszę przebiec przez królewskie ruiny. Bo to jest chyba najlepsze miejsce ze wszystkich. Tak. To jest to. Dotarliśmy do innego miejsca, o którym myślałem. Jesteśmy bardzo blisko... można powiedzieć bardzo ważnego miejsca. Nadal nie tego, o którym myślałem. Bo myślałem o innej wieży, której nie znalazłem ostatecznie. Ale tak. Na pewno się tam damy. Chociaż w następnym odcinku nie. Bo prawda jest taka, że właśnie będę musiał zrobić parę takich sporych zaległości. Ale póki co pogadajmy z nim. We don't receive many visitors. I presume you are tarnished? What brings you here? Nie, co sprowadza? Zwiedzam sobie. Oh, pardon me. It's hardly my place to ask, is it? I am E.G. A blacksmith who once served the Carian Royals. Nie, czy mówiąc E.G. An old codger who refuses to retire his rusty hammer. So here I am. Still quietly ply my trade on this spot. Jak widzicie, jest perhaps you'd like a display. These bones are old, but still able. I tak. U niego można kupować co ważne takie rzeczy. Tyle. Chwilowo. Oh, watch out there.
When I'm absorbed in my smithing, I lose sight of all else. If you come too close, I'm apt to cause you harm. I am, after all, terribly large compared to you, Tarnished. You don't know how hard it is not to break anything while I work. Brave Tarnished. A word of warning, if you please. This territory once belonged to the Carian royal family. Their manor lies not far beyond this point. When the Rhea Lucari Academy turned on the Carians, the Knights of the Cuckoo descended on this tract. After leveling it, they carried on to the manor. The Carians were taken off guard, but their strength had not waned, and they repelled the Knights' onslaught by conjuring an enchanted snare that remains potent to this day. That is why I say, Tarnished, don't go near the manor unless you wish to lie with the corpses of the heedless Knights of the Cuckoo. I tak tam pójdziemy, ale póki co jeszcze wspomnie Blight. Actually did that, did he? Quite a rare occurrence for such a guarded soul as he. Perhaps he sensed something unusual about you. At any rate, if you're friendly with Blythe, I've something else that might suit you. Można teraz kupić coś tak pięknego? Proszę. I jest to potężna rzecz. Dlatego, że będziemy mieć potem umiejętności przypominające zaklęcia. A to, że będą tańsze, na pewno się przyda. Więc od razu to biorę. Jeśli chodzi natomiast o inne rzeczy, to jeszcze nie wiem, czy będę chciał wzmacniać jakieś kostury. Jak na przykład ten karierski bus kamienny. Czy może pójdziemy już bezpośrednio w kostur akademii, czy w co? Nie mam pojęcia po prostu i to mówię totalnie szczerze, bo podobny pomysł będzie już naprawdę ostrożny inwestować w takie rzeczy. Więc na razie jeszcze tego nie robię. I na zakończenie wszystkiego dzisiaj w epizodzie zdajemy jeszcze to, co mamy na jakiś rozwój postaci. Na przykład na wytrzymałość jeszcze jeden punkt. Może zacznijmy też inwestować trochę w co w sumie? Może zręczność. Teoretycznie potrzebujemy jej trochę więcej, żeby móc ruszyć jedną fajną broń, którą obecnie no mam. A może inteligencja by też się w sumie by przydała. I tak długo odblokujemy opcję respecjalizacji. Weźmy tam zręczność. No dobra. W takim już stanie, nadal z podwójną głową, koroną kamienną na mojej głowie. Dzięki wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał i tak dalej. I cóż, w następnym albo udamy się do tej posiadłości bardzo, bardzo istotnego miejsca. Albo jeśli nie to, to w sumie co innego mogę zrobić. Możemy pojechać do tego tunelu tutaj. Bo co jest, jakaś grota, jakiś tunel czy coś. Albo możemy właśnie zająć się zaległościami, jak ja to nazwałem, czyli tu. Czy w szczególności to miejsce. Trochę Kelid. Chociaż Kelid jest bardzo groźnym lokacją, to jestem zdania, że możemy tu już dużo zrobić. W tym próbować przezwyciężyć to miejsce. A to było to? Tak, opuszczona jaskinia, bo to kryształowe tunele. Jeśli to zrobimy, zdobędziemy złotego skarabeusza, który zwiększa zdobywane runy, więc tak. Ale jak mówię, co jeszcze będę robił, to się przekonamy. Antmon, dzięki wam naprawdę, jak już to przed chwilą też mówiłem, no i trzymajcie się! Hej, hej!